wernisaż Galerii Hall w tym roku. Kończymy go bardzo, bardzo ciekawą, interesującą wystawą pani, która ma dzisiaj kolejną swoją wystawę w życiu, pani Marzena Grzeszczakowska. Witam ją bardzo serdecznie. Chciałam przedstawić naszą autorkę dzisiejszą, która jest dla mnie taką osobą szczególną, ponieważ jest to moja bliska znajoma ze szkoły podstawowej, przyznam się. Potem poszła do liceum plastycznego, do Cieplic na kierunku projektowanie szkła artystycznego. Potem wybrała się na studia w podobnym kierunku do Akademii Sztuk Pięknych na ceramikę i szkło. Tam w roku 1998 zakończyła tą szkołę dyplomem u pana profesora Ludwika Kiczury. Tutaj widzimy akwarele, ale jest to jedna z wielu technik, które ona stosuje, ponieważ zajmuje się i malarstwem sztalugowym, typowym olejnym, i sztuką graffiti, i akrylem, tak. Jest otwarta na wszelkie techniki, jest, przy czym jest nauczycielką też w gimnazjum. Od 7 lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest tam instruktorem rysunku i malarstwa. Chciałam jeszcze powiedzieć, że jej jakby taką osobą wśród artystów, taką szczególną, która jest jej wzorem, jest Jean-Camille Corot. Jest to francuski twórca XIX-wieczny, który jakby zdobył sławę, bo jest prekursorem i twórcą wspaniałych pejzaży, gdzie ważnymi elementami w obrazie jest światło, jest kolor, jest plama. W tych pracach, które Państwo tutaj dzisiaj zobaczą, to światło jest traktowane ręką mistrza, powiedziałabym. Jest to wieloletni kunszt i warsztat artystyczny, który tutaj widać. Są to prace z naszych przepięknych karkonoszy. Są to prace plenerowe, które zostały stworzone i u nas, tutaj w Karkonoszach, ale również też w Niemczech, w Dolnej Saksonii. Tak? To są właśnie te rejony Dolnej Saksonii, które gdzieś tam przez mgłę przechodzą i tworzą ręką artysty te wspaniałe klimaty. Nie wiem, co tutaj jeszcze dodać. Dorota powiedziała właśnie, że skończyłam uczelnię zarówno w liceum plastycznym, jak i na studiach. Zafascynowana byłam szkłem. Dalej kontynuowałam właśnie ten sam kierunek. Niestety z różnych powodów nie mam możliwości realizowania się właśnie w takim materiale. Natomiast akwarela jest to jedna z moich ulubionych technik, która ma to wspólnego ze szkłem, że jest dużo przypadkowości. Część z tego da się okiełznać, właśnie ukierunkować, jak farba ma się rozlać. Natomiast jest właśnie dużo przypadku. Drugą wspólną taką cechą jest właśnie przejrzystość. Akwarela, to może właśnie to powiem osobom, które może niezbyt się znają na malarstwie, jest taką techniką dosyć trudną, ponieważ nie zna się błędów. Jeżeli się raz położy plamę ciemną, to nie można już na nią położyć plamy jasnej. Nie można zrobić korekty. Dużo eksperymentuję z cukrem, z solą. Te wszystkie takie jakieś kwiatki, które tutaj widać, to jest właśnie sól sypana, która zabiera farbę. Chętnie przekazuję wszystkie jakieś moje właśnie doświadczenia moim podopiecznym z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z których jestem bardzo dumna. 7 rok już z nimi pracuję i mamy co roku wystawy. Ja w tym roku dopiero się odważyłam właśnie pokazać swoje prace i akurat tak się zbiegło, że to jest moja druga wystawa w tym miesiącu. Możecie Państwo zobaczyć moje prace też w bibliotece Kolegium Karkonoskiego. Tytuł wystawy, Cała jaskrawość, w nawiązaniu do powieści Edwarda Stachury. Tak, on z 69 roku bodajże, czyli dawno temu, a jednak w jakiś sposób jest to aktualny, ten tytuł. Jest to aktualne, tak, właśnie z tych dwóch powieści, które napisał, głównie się zajmował poezją. Mniej może pamiętam całą jaskrawość, ale również zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. No i sam tytuł wydawał mi się też taki adekwatny, bo najbardziej mnie interesuje
światło w pejzażu, to jak ono właśnie gra i tak dalej, no po prostu takie zwyczajnie impresjonizm, czyli to co drga jest przez chwilę widoczne i za chwilę znika. Ułamek sekundy, który jest właśnie w naturze. Myślę, że te dwie wystawy pani są troszeczkę zainspirowane przez pani studentki. Bo to one wystawiały sporo i myślę, że tutaj pani instruktorka stwierdziła, że skoro studentki mogą, to dlaczego nie ona? I bardzo się cieszę, że jest takie wzajemne oddziaływanie i instruktorki na słuchaczki, i słuchaczki na instruktorkę, żeby wreszcie się przemogła i pokazała, co potrafi, pokazała, jak pięknie potrafi malować, a równocześnie te wystawy zainspirują z powrotem studentki. I myślę, że ta wzajemność jest właśnie najpiękniejszą cechą Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Szkoda, że pani Marzena nie zajmuje się szkłem, tą naszą wspólnie ulubioną dziedziną. Pan Ludwik Kiczura już nie pracuje, pan Trzeszczoń również, no ale na pewno pan Kiczura wspomina mile, kiedy była studentką na tym najlepszym zresztą wydziale, gdzie uruchomiliśmy teraz piec szklarski, także tam można swoje prace w zakresie szkła dalej tworzyć. Ja chciałbym, żeby była kiedyś wystawa szkła Marzenki, bo my w czerwcu będziemy mieli wystawę w Muzeum Karkonoskim studentów w zakresie szkła. Jeżeli do tego czasu nie zrobi żadnego szkiełka, no to będziemy zapraszali, żeby swoje obrazy pokazała w Muzeum Karkonoskim. Wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa, zapraszamy za tydzień.